Cześć, witajcie kukuryku. Ostatnie w tym roku. Wchodzę w ten nowy rok z nową nadzieją i z taką nową, odświeżoną wiarą w ludzi. Nagrywałem te filmy na początku, tak troszeczkę w akcie, no może nie desperacji, ale takiego, można nawet powiedzieć, wentyla, żeby pewne rzeczy wyrzucić po prostu z siebie. Słuchało mnie tam kilka osób, bliskich, znajomych i to, co się teraz wydarzyło na tym kanale, ten wzrost subskrypcji, to, że ludzie rzeczywiście się angażują w to, komentują, wychodzą z pomysłami świetnymi, to naprawdę przywraca mi jakąś nadzieję. Także wchodzimy, słuchajcie, w ten nowy rok z tą inicjatywą Środa, Sobota. To jest inicjatywa jednego z Was, bardzo, bardzo fajna i wchodzimy z nowym symbolem, który już widzę, że zaczyna się przyjmować. Pytacie o grafikę tego symbolu, to żeby go dostać w pełnej rozdzielczości. Zapraszam do, jeśli chcecie, to wysyłam to oczywiście za darmo chętnym. Założyłem specjalnego maila wielkiopor@gmail.com. Powtórzę, wielkiopor@gmail.com. Wyślijcie tam, napiszcie tam i dostaniecie zwrotkę, tę grafikę w pełnej rozdzielczości. Możecie to oczywiście sobie wydrukować, możecie to sobie wyszyć, zrobić z tego plakietkę, cokolwiek. Myślę, że to jest taka rzecz, której troszeczkę nam brakowało, takiego symbolu rozpoznawczego. Ponieważ ludzie w różny sposób wyrażają ten opór, ale na przykład nie wiemy, czy osoba chodząca bez maski gdzieś tam po sklepie to jest ktoś, kto rzeczywiście to trochę bardziej aktywnie z tym walczy, czy to po prostu dla wygody sobie nie nosi, bo pomijając wszystko inne i wszelkie inne aspekty tej sprawy, te maski są po prostu strasznie niewygodne i denerwujące. I w tej chwili myślę, że takim jednym symbolem możemy się, nie rażąc innych osób, bo on nie jest jakoś bardzo, nie wiem, obraźliwy, nie ma na nim żadnych tam odniesień do tych czy innych wydarzeń historycznych. Jest po prostu jasny, czytelny i kto będzie wiedział, o co chodzi, ten rozpozna w takiej osobie bratnią duszę. Także wydaje mi się, że to może zacząć naprawdę fajnie działać. Wchodzimy w ten nowy rok z tą inicjatywą. Ja myślę, że będziemy się spotykać w coraz większych gronach. Pamiętajcie, to się wszystko zaczyna zawsze od maleńkich, maleńkich kroczków. Dwie osoby, trzy osoby, pięć, a potem to leci. Tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie tego starego roku i w jakiej kondycji duchowej w to wchodzimy w ten nowy rok. Uaktywnił się Pan Vivi, tu Wam powiem coś w kwestii życzeń noworocznych. Pierwszy psychofan Kukuryku, który tutaj jedzie z epitetami, jestem denialistą nauki i medycyny, foliarzem. Co do foliarzy, to wiecie, skąd się wzięła w ogóle nazwa. Foliarz od tych czapeczek z folii aluminiowej, które podobno tam miały chronić przed tym, żeby ktoś nam się podłączył falami radiowymi do mózgu. To była kiedyś gdzieś tam w Stanach taka histeria, że ludzie zakładali te kapelusze foliowe. No i stąd się wzięło foliarstwo. Rzućcie okiem na to zdjęcie, które tutaj się znajduje w tej chwili na ekranie i powiedzcie, kto tutaj w 2021 roku proponuje podobne rozwiązania czapeczkowe, to już będziecie bardzo dużo wiedzieć. Co chcę powiedzieć na temat życzeń? Że my, przeciwnicy segregacji i przymusu, nie życzymy nikomu źle. Potem się poznaje takich prawdziwych antysegregacjonistów. My nie życzymy źle przede wszystkim ludziom, którzy przyjęli te preparaty kruszonkowe.
Po pierwsze dlatego, że wielu z tych ludzi zrobiła to nie z własnej woli, tylko pod presją. Po drugie, mamy wśród swoich najbliższych, znajomych, rodzin osoby zabezpieczone i byłoby po prostu moim zdaniem absolutnie nie do uzasadnienia, żeby życzyć komuś, żeby mu się stało źle, czy cieszyć się z tego, że komuś coś się złego stało po preparacie. Natomiast chciałbym, żeby te informacje jednak trafiały do przestrzeni publicznej, żeby ministerstwa i inne organizacje, które tam się tymi sprawami zajmują, nie uchylały się od odpowiedzi na te pytania, ile osób, żeby nie manipulowano tymi danymi, że jeśli komuś coś tam się stanie w czasie krótszym niż, to liczymy, że on nie jest, chociaż był. Tego typu manipulacje. Natomiast na pewno się nie cieszymy z tego, że komuś coś się stało i nie życzymy nikomu źle. I potem właśnie rozpoznajemy tę stronę przeciwną, bo jak sobie posłuchacie, co mówią właśnie zwolennicy tych wszystkich zbawiennych metod, tej jedynej zbawiennej metody, tak naprawdę jedynej oficjalnej, zatwierdzonej, to jest takie właśnie, obyście wszyscy trafili pod odkurzacz i tam przeszli na drugą stronę. I tak mniej więcej widać to w tym komentarzu pana Vivi. Taka chęć i radość z tego, że ktoś tam trafia na ojomy i przoduje w liczbie zgonów. To jest właśnie znamienne, tak? Więc w pierwszej kolejności, słuchajcie, życzymy sobie, żeby ta sprawa się zakończyła, żeby morowe powietrze odeszło, żebyśmy znów mogli żyć normalnie, żebyśmy mogli się zajmować innymi tematami. Jest mnóstwo rzeczy, które się teraz dzieją na świecie, równie ważnych, które wymagają naszej uwagi. Morowe powietrze, które sobie sami troszeczkę, myślę, rozdmuchujemy nad głową, powinno zniknąć. Tego sobie życzymy. Jeśli preparaty w tym pomogą, to super. Jeśli nie, no to myślę, że też jakieś inne metody mogłyby tutaj działać z arsenału metod medycznych, tak znanych nam już od wielu, wielu lat. Tego sobie życzymy na ten przyszły rok. I zakończmy ten temat. Nie życzymy nikomu źle. Słuchajcie, usunąłem pierwszy w moim życiu komentarz, chociaż jestem bardzo przeciwny temu, żeby cenzurować wasze wypowiedzi i cenzurować komentarze. Usunąłem komentarz osoby, która wzywała tutaj, żeby rzucać kamieniami w okna tam lekarzy. Słuchajcie, ja znam osobiście sporo lekarzy i to są ludzie po właściwej stronie. I rzucanie komuś kamieniem w okno tylko dlatego, że jest lekarzem, to jest po prostu rzecz niedopuszczalna i będę się do takich akcji wzywanie będę po prostu usuwał. Nie o to chodzi w moim działaniu, żebyśmy tutaj różnym osobom wygrażali, żebyśmy robili komuś krzywdę. To nie jest ten czas i to nie są te osoby przede wszystkim, tak? Gdybyśmy się znaleźli w Austrii, gdybyśmy się teraz znajdowali w Niemczech, być może mówiłbym w inny sposób, bo tam jest sytuacja wygląda inaczej. Tam już jest to taka zwykła, bezpośrednia przemoc wobec ludzi i myślę, że to mogłoby wymagać innych metod. W tej chwili w Polsce jeszcze na razie poruszamy się w ramach jakiegoś tam prawa, jakiejś cywilizacji, jej przynajmniej ostatków.
i pozostańmy tam jak najdłużej, naprawdę, jak najdłużej na tym polu. Mamy, możemy protestować legalnie, możemy wyrażać swój sprzeciw w sposób na razie jeszcze bez przemocy. Jak sobie radzić z policją, która nas zatrzymuje i próbuje nam coś tam wlepiać? Polecam Wam chociażby odcinek teraz Macieja Wieczorka z panią Anną Kubalą. Bardzo, bardzo ważny materiał. Godzina, ale jest to godzina wypełniona naprawdę konkretnymi informacjami prawnymi. To jest radca prawny. I trzymajmy się tego na razie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Widzimy się w przyszłym roku. I ruszamy mocno w stronę wolności i normalności. Trzymajcie się, cześć.